Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na przepyszną szarlotkę, taką bez pieczenia, podaną na zimno. Jest oczywiście banalnie prosta i szybka do przygotowania, ale przede wszystkim bardzo smaczna i wartościowa, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja robię tę szarlotkę z myślą o dniu matki. Moja mama uwielbia szarlotki, więc po prostu dla niej ją przygotuję. I tak wiem, jest teraz sezon na inne owoce, ale myślę, że amatorzy szarlotki chętnie sięgną po nią o każdej porze roku. Jeśli się na nią skusicie i zechcecie ją zrobić, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! W każdym cieście ważne jest dobre rozplanowanie etapów, żeby całość szła bardzo sprawnie. Tutaj są dwa etapy, spód ciasta i masa jabłkowa, czyli serce ciasta. I tak naprawdę można zacząć albo od spodu, albo od masy. Ja zabieram się za jabłka. Mam tutaj 2 kg jabłek, różne gatunki, ale są to jabłka takie dość słodkie. Umyte, osuszone, teraz kroję je na ćwiartki, wykrawam gniazda nasienne i cieniutko obieram ze skórki. Myślę, że można byłoby do tej szarlotki sięgnąć po jabłko ze skórką, ale chcę, żeby to wyglądało tak bardziej klasycznie, więc po prostu obieram. To już gotowe. Gniazda nasienne do wyrzucenia. Ze skórek zrobię, myślę, że taką galaretkę z chia, ale o niej za chwilę lub w osobnym przepisie zobaczymy. Teraz te jabłka. Odkładam część, którą pokroję w kostkę, tak żeby były wyczuwalne w szarlotce, żeby to nie było takie maziste. A część zblenduję. Przed zblendowaniem dodam tutaj jeszcze skórkę startą z połowy cytryny i świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Ścieram skórkę i wyciskam sok i do blendowania. Można zblendować z zwykłym blenderem takim typu żyrafa, czy po prostu partiami w blenderze, w którym blendowałam orzechy. Ja przesypię całość do blendera kielichowego i po prostu z niewielką ilością wody to zblenduję. I tak to wygląda. Przelewam do garnka i sprawdzam od razu objętość. Ja mam podziałkę w garnku, więc widzę, ile tych jabłek tutaj zblendowanych będę miała. Powinien być litr. Gdybym odmierzała szklankami, no to po prostu 4 szklanki. Jeśli jabłek jest mniej, to trzeba uzupełnić wodą i pomieszać tak, żeby uzyskać tutaj litr takich zblendowanych jabłek. A te pozostałe jabłka kroję w mniejszą kostkę, takiej wielkości, jaką chcę mieć w szarlotce. Szybko pokroję, dodaję do garnka, mieszam. I dodaję teraz przyprawy. Jedna łyżeczka cynamonu, jedna łyżeczka mielonego imbiru i jedna łyżeczka mielonego kardamonu. Mieszam, sprawdzam smak. Jeśli trzeba, dosładzam, to musi być odpowiednio słodkie, bo tak będzie smakować ciasto, jak smakuje ta masa. Dodaję jedno opakowanie galaretki cytrynowej. Ona jest na pół litra, więc musiałabym tutaj dodać 2 opakowania. Niestety mam tylko jedno, więc dosypię żelatynę, tyle co na pół litra. U mnie 3 łyżeczki. Jeśli macie 2 opakowania galaretki cytrynowej, spokojnie można dodać po prostu od razu 2 galaretki. Mieszam, starannie rozprowadzając wszystko w masie jabłkowej. Włączam grzanie i podgrzewam, często mieszając, tak długo, aż się zagotuje. Mniej więcej 2-3 minutki i powinno być dobrze. No, pachnie obłędnie. I tak przygotowaną masę jabłkową zostawiam teraz do lekkiego przestygnięcia, a sama zabieram się za spód ciasta. Będzie to spód bez pieczenia i jak widzicie do blendera wsypuję już składniki, szklankę orzechów. U mnie jest to mieszanka orzechów włoskich, laskowych, nerkowca i migdałów. Szklanka amarantusa ekspandowanego. Jeśli nie macie, można podmienić na, nie wiem, może troszkę więcej orzechów lub na przykład płatki owsiane, otręby, czy nie wiem, ryż preparowany, płatki kukurydziane i tak dalej. U mnie amarantus. Jedna łyżka siemienia lnianego, jedna łyżka ciemnego, mocnego kakao i trochę cynamonu, mniej więcej jedną łyżeczkę dodam. I wszystkie składniki starannie blenduję na taką orzechową mąkę. Pulsacyjnie minutka, 2, może 3, aż to się dobrze rozdrobni i stanie się takie delikatnie oleiste. Nie ma z tego powstać masło orzechowe, tylko taka mączka, coś takiego. Przesypuję do miski i teraz uzupełniam to albo syropem klonowym, albo syropem daktylowym, albo płynnym miodem. Ja dzisiaj sięgam po syrop daktylowy i dodaję mniej więcej 4 łyżki. Na początek dodam 4, pomieszam i potem zdecyduję, czy trzeba dodać więcej, bo tego syropu trzeba dać tak naprawdę tyle, żeby on zlepił tę masę i żeby dało się nią wyłożyć formę. Dobra, dodam jeszcze 2 łyżki może, czyli łącznie 6 łyżek syropu daktylowego u mnie. Starannie mieszam. Masę można wyrabiać też dłonią, tak żeby porządnie się kleiła, tak jak na czekoladki czy na takie cukierki orzechowe. Trufelki takie, które pokazywałam wcześniej. Ja robię to łyżką, ale naprawdę bardzo starannie to zagniatam. Ta masa ma być taka lepka i mazista. I zobaczcie, kiedy tak rozprowadzam, ta masa zaczyna się już lepić jakby do ścianek. Spokojnie mogłabym nią wylepić tą miskę i właśnie o to chodzi. Wtedy masa jest gotowa. Przełożę ją teraz do blachy. Będę robiła tę szarlotkę w tortownicy o średnicy 24 cm.
można sięgnąć po inną blachę o zbliżonych wymiarach. Wykładam ją papierem do pieczenia, po prostu spód wykładam papierem do pieczenia, boki nie. I przekładam przygotowaną masę i wylepiam nią starannie dno z boków na mniej więcej 1-2 cm, podciągając ranty. Można wylepić też boki całkowicie. Ja zostawiam w ten sposób i tak to wygląda. Lekko przestudzoną masę przekładam na spód, wyrównuję i ja to jeszcze posypię z wierzchu posiekanymi orzechami. Myślę, że wezmę znowu szklankę, czyli do blendera dodaję szklankę orzechów, 2 łyżki nasion konopi i 1 łyżeczkę cynamonu blenduję, tak na grubość kruszonki, tak jak chcecie mieć to z wierzchu posypane. Posypuję z wierzchu i ciasto gotowe, tylko musi jeszcze zastygnąć. Wstawiam je zatem do lodówki na jakieś 2-3 godzinki lub na noc i kiedy zastygnie, można kroić i podawać. Taka szarlotka, jak sami widzieliście, jest banalnie prosta do przygotowania. Nie trzeba rozgrzewać piekarnika, no i jest przede wszystkim zrobiona z bardzo wartościowych składników i super, naprawdę super smakuje. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Jeśli zechcecie je odtworzyć, to przepis i składniki i wszystko precyzyjnie rozpisane znajdziecie jak zawsze na blogu Skutecznie.tv. Bezpośredni link w informacjach pod filmem, więc zapraszam, wystarczy tylko kliknąć. Korzystając z okazji, przypominam o zaglądaniu na Facebooka i na Instagram, gdzie jak wiecie, dzielę się nie tylko filmami. No i przypominam o subskrybowaniu kanału, by nie przegapić kolejnych smakowitych odcinków. Dziękuję za uwagę, wspaniałego Dnia Matki, no i smacznego Wam życzę.